trudne dzieci kochają najbardziej. Skąd tytuł takiej konferencji i dlaczego? On wynika z różnego rodzaju doświadczeń superwizyjnych, konsultacji. Ten tytuł to jest pewna perspektywa dorosłego, a więc on nadaje etykietkę trudne, natomiast one kochają najbardziej bez etykietki. Ważne jest, żebyśmy wszyscy wspólnie potrafili podejmować rozsądne decyzje, widzieć zasoby dziecka, kierować się zasobami dziecka, rodziny i pamiętać o tym, że system rodzinny jest dla dziecka najważniejszy. Myślę, że jeden z częstszych błędów, które i rodzice, i pedagodzy, wychowawcy robią, właśnie niesłuchanie dziecka, skupianie się na sobie, na swoim widzeniu, na swoich poglądach, a nie wsłuchanie się w to, co dzieci chcą, mają nam do powiedzenia. Czy mówimy o trudnych dzieciach, czy trudnych rodzicach? Myślę, że mówimy o trudnej perspektywie, tak? To znaczy, że nie są trudni rodzice, ani nie są trudne dzieci. Dzieci są i rodzice są, natomiast tworzymy trudną perspektywę. I wtedy, jeżeli dzieci się zachowują, nie spełniając naszych oczekiwań, wtedy mówimy, że to są dzieci trudne. A de facto one spełniają oczekiwania. Dlatego, że one spełniają nieświadome nasze oczekiwania, jak i świadome. Dam przykład. Jeżeli ktoś mówi na przykład do dziecka, zabierz talerz ze stołu, a dziecko na przykład rozpoznaje, że tak naprawdę to rodzic nie ma ochoty, żeby on zabrał ten talerz ze stołu, no to dziecko tego nie robi. Czyli spełnia oczekiwania nieświadome, a nie te świadome.